Szymon, ja takie mam dwa pytania. Pierwsze do pana prezesa. Pan nowy selekcjoner przez 2 lata, 4 miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej. Wiemy o co najmniej udziale w 2 meczach ustawionych pana nowego selekcjonera. I chciałem zapytać, tylko tak, żeby pan nie opowiadał o prokuraturze i o tym, że Boniek też zatrudniał Michniewicza. Tak po ludzku, moralnie, etycznie, jak się pan czuje z tym, że zatrudnił pan człowieka, który na najważniejszym stanowisku w polskiej piłce, że zatrudnił pan człowieka, który przez 2 lata, 4 miesiące miał regularne kontakty z szefem mafii piłkarskiej? Tak, to już odpowiadam. To nie zostało potwierdzone. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja też. No ale ja nie przerywam panu, jak pan mówił. No to wyrokiem sądowym. A gdzie ten jest wyrok? Jeżeli by był wyrok, przepraszam, ja mówię, jakby był wyrok, to pan Czesław Michniewicz tutaj by z nami nie siedział. Takiego wyroku nie było. Ja bynajmniej o takim wyroku nic nie wiem. I mówienie teraz, że człowiek mafii czy ten, to też takie są słowa obraźliwe. My dzisiaj, tak jak trener wcześniej powiedział, mamy akcję Rosja. My skupmy się na meczu barażowym, a nie na kopaniu się po kostkach, bo naszym celem nadrzędnym jest to, żeby awansować na Mistrzostwa Świata. A my dzisiaj między sobą będziemy urządzać wojenki, kłótnie, kopać się po kostkach. Tego trenera cały czas będziemy gdzieś tam grillować w mediach. To jest nam w ogóle nie jest do niczego potrzebne. Także apeluję do was wszystkich, panowie, gdyby był taki problem, to dzisiaj pan Czesław Michniewicz z nami by nie siedział. Mnie interesuje aspekt sportowy, a nie aspekt prokuratorski. Pan Czesław nie był nawet osobą oskarżoną. Także ja myślę, że tyle lat Czesław Michniewicz pracuje w zawodzie jako trener. Pracował jako trener reprezentacji U21. Konferencja z Bońkiem, poprzednim prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes Boniek wyraźnie odczytał to, co rozmawiał z panem prokuratorem i powiedział, że pan Czesław jest osobą niewinną. I to mi wystarczy. Ja nie jestem w strukturach jakichś, które prowadzą dochodzenie. Ja mam działalność sportową, tak jak my tutaj wszyscy. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać.